to jest chyba najważniejsza chwila w historii gminy Fredropol, bo podpiszemy umowę na realizację największej inwestycji w historii tej gminy. Jest to zadanie pod nazwą budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno-wypoczynkową przy szkole we Fredropolu. Formułę zaprojektuj i wybuduj. Proszę Państwa, ponad dwa lata temu zrodził się pomysł, aby w naszej gminie powstał taki kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, kompleks basenowy. Dla jednych były to tylko marzenia, dla innych jakieś tam obiecanki i populistyczne hasła. Dzisiaj jesteśmy świadkami chwili, gdzie dla nas te marzenia spełniają się i rozpoczynamy poprzez podpisanie tej umowy realizację właśnie tej dużej, ważnej inwestycji. Chcemy, aby tutaj we Fredropolu powstał taki basen, basen, który w mojej ocenie ma być też takim magnesem, kołem zamachowym dla rozwoju gminy Fredropol, ale też i tej części Podkarpacia, czyli ziemi przemyskiej i kilku okolicznych gmin. Bo budowa tego basenu to jest jak gdyby taki pierwszy puzzle w układance, zawsze to podkreślałem, nie będę mówił krok milowy, bo ten krok milowy jest dzisiaj tyle razy już wymieniany, więc skupmy się na tych puzelkach. W układance, co będzie z gminą Fredropol. I właśnie chcielibyśmy wykonać tą inwestycję, budowa krytej pływalni, ale już o tym też jest głośno, przymierzamy się do kolejnych inwestycji i są to inwestycje bardzo, bardzo duże, ogromne i na pewno jeszcze większe niż ta dzisiejsza, bo będziemy starać się o status gminy uzdrowiskowej, a co za tym idzie budowę całej infrastruktury uzdrowiskowej. Wiemy już dzisiaj po wykonaniu odwiertu wód, gdzie ten odwiert jest nie tylko odwiertem próbnym, ale odwiertem pod wydobycie, że wody, które są na terenie gminy Fredropol, woda, która jest w tym odwiercie, jest wodą nie tylko mineralną, ale też i wodą leczniczą, bo zawartość minerałów w tej wodzie jest bardzo duża. Mamy zapas ponad 50% niż wymagane w rozporządzeniu, 1000 mg w litrze. Więc jeżeli tutaj wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, to oprócz realizacji tej inwestycji, gdzie dzisiaj podpisujemy umowę, jednocześnie dwutorowo będziemy starać się o nadanie gminie Fredropol statusu uzdrowiska oraz budowę całej infrastruktury uzdrowiskowej. Przed momentem rozmawialiśmy tutaj z panem prezesem, z panią dyrektor, firma Texom to nie tylko w mojej ocenie chyba najlepszy w Polsce wykonawca, jeżeli chodzi o obiekty basenowe, ale też firma, która budowała całą infrastrukturę uzdrowiskową, uzdrowiska Latoszyn, uzdrowiska w województwie podkarpackim, chyba najmłodszego w Polsce, więc doświadczenie ma również ogromne w tej branży uzdrowiskowej. Cieszę się, że doszło do tego, że możemy dzisiaj podpisać umowę. Cieszę się, że Rada Gminy, i to zawsze podkreślam, mam ten może komfort, że cała Rada Gminy bardzo dobrze współpracuje tutaj i ze mną, i z Urzędem Gminy, i wspólnym głosem mówimy, zaakceptowała ten pomysł budowy krytej pływalni. Jest to ogromna kwota, bo kwota 30 milionów złotych. To, co już wcześniej mówiłem, w historii gminy Fredropol nie było jeszcze nigdy takiej inwestycji, więc jest to historyczna chwila, ale też podkreślałem to w rozmowie z radnymi, mieszkańcami. Dzisiaj powiem jasno, że realizacja tej inwestycji na pewno nie wpłynie na inne, które realizujemy i chcemy realizować na terenie gminy Fredropol, inwestycje, które są też potrzebne i mieszkańcom, czyli budowę dróg, budowę sieci kanalizacyjnych tam, gdzie jeszcze brakuje, budowę sieci wodociągowych, czy też inne mniejsze, które chcemy realizować. Bardzo ważny dzień nie tylko dla gminy Fredropol, ale również i dla całej tej części województwa podkarpackiego. Cieszymy się jako samorząd województwa z każdych inicjatyw podejmowanych. To jest bardzo ważne, co pan wójt powiedział. To jest obiekt przemyślany,
który będzie służył pewno w pierwszej kolejności mieszkańcom gminy, okolicznych gmin, mieszkańcom tutaj tego terenu, ale też będzie inwestycją zdecydowanie prorozwojową i proturystyczną. Jeszcze w połączeniu z tym, co ostatnio te informacje dodatkowe bardzo pozytywne doszły do nas, czyli woda lecznicza, która została tutaj odkryta i stworzenie uzdrowiska, jestem przekonany, że to powstanie w dość szybkim czasie, oraz jeszcze przejście graniczne, o której warto powiedzieć, Malchowice, ostatnio żeśmy byli na podpisaniu umowy skracającej okres inwestycji, tej inwestycji o 15 miesięcy. To wszystko sprawia, że ten obiekt będzie wykorzystywany i będzie mógł na siebie zarabiać. Że będzie się cieszył powodzeniem, to dla mnie nie ulega wątpliwości, bo jeżeli będzie otworzone uzdrowisko, to naturalnym, jednym z takich bardzo ważnych walorów w uzdrowisku będzie po prostu basen. To będzie przyciągało dodatkowo oczywiście turystów. Ważne, że te środki zostały pozyskane przez gminę i dobrze wydatkowane. To są działania, które są działaniami prorozwojowymi, zdecydowanie wpływającymi na to, że gmina, która się bardzo dobrze rozwija, i to wielkie gratulacje chciałem złożyć po raz kolejny na ręce pana wójta i pana przewodniczącego, wszystkich radnych, to widać, że gmina Fredropol jest jedną z czołowych gmin, jeśli chodzi o inwestycje, pozyskiwanie środków, nie ma zadłużenia, o tym żeśmy ostatnio przecież też słyszeli. To są wielkie działania, bardzo pozytywne pana wójta i całego zespołu, którzy pracują na ten sukces. Panie wójcie, proszę przyjąć serdeczne gratulacje. No cóż, życzę, żeby się wszystko udało, żeby ten, panie prezesie, żeby to piękny powstał obiekt, żebyście nie mieli żadnych problemów, żeby powstał w terminie, no i żeby służył tak, jak zostało to już powiedziane, czyli służył i mieszkańcom, i turystom, i wpływał zdecydowanie na rozwój gospodarczy tego terenu. Na to są wielkie szanse, tak się po prostu stanie. Jestem o tym święcie przekonany. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę być z Państwem w tym ważnym dniu dla gminy, ale też i dla województwa. To dla nas wielka radość, że możemy brać udział w spełnianiu właśnie marzeń gminy Fredropol. Ja mogę tylko zadeklarować i wręcz obiecać, że zrobię wszystko, aby ten basen zgodnie z umową na przełomie 2025-2026 roku został wykonany, wybudowany, i aby mieszkańcy gminy Fredropol, i mocno wierzę w to, nawet jestem przekonany o tym, że to nie tylko gmina Fredropol, tylko okoliczne gminy, mieszkańcy okolicznych gmin na pewno skorzystają z tego pięknego obiektu, ponieważ ten obiekt, tutaj może o tym wspomnę, będzie wyposażony w różnego rodzaju atrakcje. Będą to niecki, brodziki dla dzieci o powierzchni 30 metrów kwadratowych, basen rekreacyjny o powierzchni 80 metrów kwadratowych, oczywiście basen sportowy do pływania, w którym będzie zainstalowane dno ruchome. Firma Texom specjalizuje się w obiektach basenowych. Tych obiektów basenowych wybudowaliśmy sporo, również z zastosowaniem dna ruchomego, co bardzo, bardzo mocno sprawdza się, jeżeli chodzi o wykorzystywanie właśnie basenu rekreacyjnego, przynajmniej przede wszystkim na przykład pod kątem takim, że można i na sportowo popływać, a obok równocześnie mogą odbywać się na przykład lekcja pływania bądź jeszcze inne zajęcia, takie jak fitness. Także tutaj, panie wójcie, bardzo dobra decyzja, że podjął wójt taką decyzję, żeby zastosować dno ruchome również na tym obiekcie. Ostatnio basen, który wybudowaliśmy, to basen w Lubaczowie z takim dnem ruchomym. Bardzo fajnie się to sprawdza. Wszyscy są tam bardzo zadowoleni z tego, co do mnie dochodzą takie informacje. No bardzo się cieszę. W basenach jesteśmy ekspertem. Nasza firma tych basenów robi bardzo dużo, buduje bardzo dużo w całej Polsce. Myślę, że ta współpraca pomiędzy nami będzie tak jak z każdym naszym partnerem czy zamawiającym
wręcz wzorowa, bo muszę tutaj powiedzieć szczerze, że moi współpracownicy, tak jak tutaj pani dyrektor oddziału rzeszowskiego, która będzie odpowiadała za tę realizację, radzą sobie bardzo dobrze. Mamy naprawdę bardzo wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się właśnie w basenach, w obiektach sportowych. No, ostatnio firma Texom oddawała bardzo słynny i bardzo ważny również obiekt sportowy w kraju, czyli basen olimpijski w Rzeszowie, na którym będą odbywały się zawody skoków do wody. To też nasze takie było, taka kluczowa inwestycja w roku 2022. Oddaliśmy ją. W tej chwili zdobywa miasto certyfikaty, które upoważnią, umożliwią odbywanie olimpiady, zawodów olimpijskich, które mają się odbyć na przełomie maja-czerwca. Wiemy, że nie ma żadnych problemów i taki certyfikat zostanie nadany. Także panie wójcie, dziękuję bardzo i gratuluję naprawdę tej decyzji. Jest to, tak jak tutaj przyjeżdżałem dzisiaj, bo jestem w gminie Fredropol, raz przyjeżdżałem, dzisiaj jestem pierwszy raz, to tak dłużej, to naprawdę są piękne obiekty i naprawdę życzę panu powodzenia i mocno wierzę w to, że to uzdrowisko tutaj powstanie, bo to naprawdę są piękne tereny. To są tereny, na których uzdrowisko nawet... Można powiedzieć tak, grzechem by było, jakby tutaj nie było uzdrowiska. Także dziękuję bardzo. Proszę Państwa, była to decyzja bardzo przemyślana, bo muszę powiedzieć, że nasza gmina to nie jest jakaś duża gmina i gmina bogata, ale rozsądna praca pana wójta, radnych, pracowników sprawia, że umiemy wydawać te pieniądze i te pieniądze wydajemy w dobrym kierunku. Tak jak było tu i powiedziane, to ten basen to nie tylko będzie służył naszej gminie, ale będzie służył również tym, którzy przyjadą tutaj z zewnątrz. Następne sprawy, to co pan wójt mówił, te wody zdrowotne, i to też sprawi, że nasza gmina będzie się rozwijać i ludzie, którzy będą przyjeżdżać tutaj do naszej gminy, właśnie na to leczenie do tych wód, to będą na pewno też korzystać z tego basenu. Cieszę się z tego, odważna decyzja i na pewno będziemy wspierać i pana wójta, i urząd gminy, żeby ten basen został zakończony, jak i również, żeby dalszy rozwój naszej gminy był rozwojem, który będzie służył mieszkańcom. Szanowni Państwo, ta inwestycja nie powstałaby, gdyby nie wsparcie zewnętrzne. Dzisiaj wiemy, że inwestycja całkowita to jest 30 milionów złotych. Na tą chwilę posiadamy środki zewnętrzne, są to środki w kwocie 14 milionów złotych, środki z Polskiego Ładu. Więc patrząc na tą chwilę widzimy, że jest to inwestycja miałaby być dofinansowana w proporcji 50-50. Ale jestem przekonany, a nawet już można powiedzieć pewny, że ta proporcja zmieni się i więcej tych środków będzie zewnętrznych, bo myślę, że na przestrzeni następnych kilku tygodni prawdopodobnie uda się jeszcze na tą inwestycję pozyskać, liczę, 8-10 milionów złotych, więc jestem przekonany, że finalnie ta proporcja będzie 80% środki zewnętrzne, 20% środki gminne. I to, co podkreślałem, nie planujemy żadnych kredytów na tą inwestycję, te środki gminne, nawet jeżeli dzisiaj podpisujemy umowy i mamy już zabezpieczenie w budżecie, w wieloletniej prognozie finansowej, to są to środki własne gminy Fredropol, które pochodzą głównie tutaj z wypracowanych nadwyżek z lat poprzednich, ale jestem przekonany, że jeszcze pozyskamy około 10 milionów złotych i tutaj ta inwestycja zamknie się dofinansowaniem w granicach 22-24 milionów, a środki gminne będą znikome, bo liczę maksymalnie 6 milionów złotych, czyli byłaby to proporcja 80-20. I to, co wspomniałem, te środki zewnętrzne to są środki, które pochodzą z programu Polski Ład. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za środki, które wpłynęły do gminy Fredropol, ale również tym, którzy nam najbardziej pomagali i byli najbliżej nas tutaj, jeżeli gdy trzeba było walczyć o te środki. Pan marszałek, minister Marek Kuchciński, pan marszałek Piotr Pil. Proszę Państwa, myślę, że podpiszemy umowę, panie prezesie. Mamy 4 egzemplarze, więc...